Tu już ładnie wygląda, jedno światełko, drugie światełko, tu kawałeczek. Żona, ty co będziesz działać? No właśnie nie wiem, szczerze mówiąc. Tak, kochanie moje. To słuchaj, Mariusz tam robi podbitkę, pod przybitkę. Ja idę tam do tego domu ogarnąć elektrykę, bo już te przewody mnie męczą. A ty się weź za to wełnę. A, aż tak. Aż tak, co chyba nie, ktoś sobie znajdzie jakieś wyjście. A do tego chcesz przybić, czy co? Muszę przykręcić do czegoś, łatwo. Do czego przykręcę? A. Przybiję do ściany. No nie, no rób tak, żeby było dobrze. Dobra, to ty sobie działaj, a ja sobie działam tu, bo już wczoraj zacząłem robić elektrykę i pasuję ją dokończyć. Żona, ty miałaś sobie tą... ten twój alarzyrandor zrobić. No wiem. Dobra, co tu się zmieniło, od kiedy nas nie było? Zaczepiłem dwa kinkiety. Te dwa zostawimy sobie na później, jak zrobimy sobie ścianę z kamieniem. Ja się biorę za te włączniki, bo mnie męczą. Żona, ty zaczęłaś tu działać. Mhm. Dobra. I co jeszcze? I chyba tyle. Dobra, najważniejsze zrobić te włączniki przy drzwiach, bo mnie to denerwuje, a trzeba to ogarnąć. Dałabyś mi jeszcze otwornicę. No taką do karton gipsu, żebym wsadził tutaj. Co to za uśmiech? Nie wiesz jaką pewnie. No to przecież zależy sobie. Ale nie ta, to jest do betonu, potrzebuję do karton gipsu. A nie pójdę tym... Nie, dziurę zrobić. Wiem, tylko nie pamiętam, czy ci ją dawał? Tutaj powinno być przy drzwiach. Okej. Dobra. To weź, a ja tutaj się bawię z tym. Wywiozłeś mi metrówkę? Chwileczko, tylko sobie palce nie przetnij. A co, że tu? Że tę tam powinno być. No tam gdzieś, kochanie, powinno być na ziemi albo w tym, takim w żółtym pojemniku. Dasz sobie radę, zdolna dziewczyna jesteś. Masz to po mnie. Dobra, to trzeba rozpiąć. To jest włącznik do świateł. Aha, bo nie widzieliście. Lampeczki już wiszą. Zaczepiłem to w wolnej chwili, tylko trzeba wsadzić do góry, ale jest mały problem, bo ten zaczep, który tutaj jest, jest grubszy, czyli musi być tak jakby grubsza płyta. Dlatego będziemy musieli coś wykombinować. No i jednocześnie u góry niestety idzie łata i wydawało się na początku, że wejdzie do łaty i będzie luz, natomiast te światełka, te oprawy są o wiele grubsze ze względu na to, że są odporne na wodę. To jest IP bodajże 66, jak dobrze pamiętam. 65, tak, IP65, dlatego one są odporne na wodę, tam jest pełno uszczelek, dlatego są grubsze. Coś będę musiał wykombinować. Tutaj żona jest w trakcie robienia sobie oświetlenia z takiego starej krokwy, sznury. Będzie na pewno ciekawie wyglądać. No i klimatyzacja, którą widzieliście ostatnio. Jest w trakcie pracy, wszystko. Wiem, że już niejednokrotnie mówiłem, że przyjdę tutaj, ale jak teraz widzicie, budujemy domy dla was, dlatego praktycznie jesteśmy na wyjazdach. Możesz to widać. Że to jest to samo chyba. No i co z tego? Ale to jest opcja. Poproszę. Dziękujemy. Dobra. Możesz, kochanie, mama ci pokaże zaraz. Tylko to jest ostre. Dziurki się robi w ścianie. Takie kółeczka. Dobra. Wychodzi, że jedno brudne to jest to, więc prawdopodobnie będzie to. Dobra, to mierzymy. Tylko muszę to porozpinać. I można wiercić tu podłogowe albo tu. Zaraz zobaczę, jak to przesunę. Tu trzeba się wkuć bardziej, bo tu jest karton gips na stelażu, a jest dwunastka. Coś jeszcze mnie wbijać? To chyba jest do wbicia. Tak, to jest do wbicia jeszcze. No to można od razu w sumie zrobić, to będzie szybciej. Takie po prostu szczegóły, ale trzeba to zrobić, żeby to już było ogarnięte.
Mamy przecinak gdzieś tutaj? Na busie powinien być przecinak i młotek. I młoteczek. To na dwa robimy, nie? To na, no na dwa. Trzeba delikatnie nawiercić. I wkręcić tu i to samo u góry. Delikatnie nawiercić i wkręcić i zrobić tak. To... O, to fajnie, też jeszcze młoteczek. Dobra, zrobię sobie zdjęcia, jak to jest podpięte, żeby już później 20 razy nie kombinować i można to porozpinać. Zamontowałeś. Dobra, pierwsze jest. Co to? A, to jest nowe. Jest. I to musi iść na koleją. W końcu porządek. No co schowane kamień. Dobra, działa czy nie? No, pokaż. Jest, działa. Dobra, to jest z tego co pamiętam sala, no wróć się. Działa. Dobra, to samo będzie tutaj. No. I tutaj. Działa. Dobra, to jest zewnętrzne oświetlenie, czyli wypusza. A to jest oświetlenie tarasu, które tutaj, które ten to, przewód co, jest. To? Tak, to ma świecić. Końcówka świeci, rozumiem. Może złapać. I się chodzi z kablem i się świeci. Dobra, już nie miałem kiedy skończyć. Dobra, dalej. To jest oświetlenie tego tu, czyli schodowe, które ma iść do góry. Jeszcze nie wiem jak. A to jest oświetlenie antresoli. Do tego. Zaraz weźmiemy się za oświetlenie kuchni. Bo zaczęłaś coś tutaj tworzyć. No właśnie, nie mamy lampy. Nie skończyłaś. Dobra. No i oświetlenie podwitki. A te dwie dziury, o którym nikt nie wie, to będzie ogrzewanie elektryczne. Czyli będzie jedno tutaj i drugie tutaj. To będzie do salonu, czyli do całości, a to będzie ogrzewanie tu, gdzie stoimy. Ponieważ tu ma być ogrzewanie na płytki, czyli zostawiamy buty w śniegu, w wodzie, w ogóle zostawiamy. Włączamy i nam się grzeje. A ten drugi ma być tam. Więc trochę będzie zabawy, ale wszystko jest do ogarnięcia. Więc tak to będzie wyglądać. W końcu zrobiłem porządek z tymi przewodami, bo już stały i stały, aż nieładnie. Teraz to pasuje zamontować. O, tu jeszcze. Co tam jest? Tu jeszcze to trzeba zamontować, bo tu jest prąd. Tu jest prąd. Mhm. Tu ma być ogrzewanie elektryczne. Tak, teraz zamontujemy tą puszkę, bo wykuwałem. Więc tu będziemy włączać ogrzewanie podłogi. Nawet idzie tędy peszel, co go widać. A to zostawiłem podświetlenie tutaj. Czyli będzie tu cztery punkty do świecenia. I tu chcę, żeby była listwa. Tu, może zobaczyć sobie. Taka 45 stopni listwa, odtąd dotąd, żeby się oświetlało fajnie. Może być to 1-2 waty, taka delikatna żaróweczka, żeby sobie świeciło. Więc mam nadzieję, że zaczęło to pomału wyglądać, bo z tą elektryką nam długo zeszło. A najlepsze to jest to, że wczoraj przyjechał elektryk z uprawnieniami, nie wiem jakimi nawet, ale montował nam fotowoltaikę i zweryfikował to gniazdko, które robiło nam tyle problemów i okazało się, że wszystkie trzy probówki, które działały, były na tyle, nie wiem, czy wadliwe, czy jakieś, że potarł nawet tą probówką włosy i świeciło, że jest napięcie. I stwierdził, że to jest największe gówno i po prostu zdjął swoimi urządzeniami i nie było problemu. Więc nauczka dla nas, nauczka dla tych, którzy kupują tanie probówki, nie kupujcie ich. Kupcie porządny sprzęt. Ale jakby nie było, tymi probówkami cały dom podpiąłem, jeden, drugi, trzeci, więc się da. Tylko po prostu są, jak to powiedział, bardzo takie wrażliwe i potrafią każdy ładunek znaleźć, nawet na głowie od włosów. Dobra żona, co dalej? Zbierzemy się za coś. No jak idzie? Powoli. O, już końcówka. Thank you.
Wejdź do środka i zobacz sobie, czy takie oświetlenie chciałaś. Nie patrz na bałagan, bo dopiero skończyłem. Ale w kuchni sobie zapal, no, gdzie tam? Ja widzę. Aha, tu mam zapalić. No sobie zapal. Ja... Nie, nie tu. 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 No to by to tam był. No. Takie chciałaś? Tak? Jak tą lampę przecież zrobiłam? Ty ją miałam zrobić. No, fajna. Jak przyjadę za tydzień do ciebie, to wezmę się tutaj za telewizor i za ten kamień. I bierzemy się już za podłogi. Będziemy wszystko pomału przynosić tutaj. Tu tak samo są zamontowane, jeszcze dwa zostały z tej strony i góra jeszcze. Fajne. No. Bardzo pięknie, postarałeś się, kochanie. Tylko zmieniłem, no. Bo na początku miało być to na łańcuchu. Na łańcuchu. Ale to nie, chyba nie wyglądało to dobrze z łańcuszkiem. Nie wiem, bo źle dociąłem. Nie, ale myślę, że nie. Po prostu mi się troszkę źle docięło i jeden był troszkę dłuższy, ale nie duży. Ja ci pokażę, patrz. To jest ten jeden. Tak. To jest ten jeden. Trzeba sobie oczka policzyć. No liczyłem, ale matematyka też poszła. No patrz, poczekaj, czekaj, czekaj. A to jest ten drugi. Mówisz, że nie dużo. Nie dużo się pomyliłem. Nie, no tylko pół. Słuchaj, wszystkim się zdarza. Tak, tak, wiem. Lekka pomyłka. Nie, myślę, że lepiej. Dlatego wziąłem sznur, bo mamy sznur. I ten sznur, pamiętaj, że musi iść tu na wykończenie, czyli tędyk, 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 wszystko tu musi być sznurem zakończone, żeby to fajnie wyglądało. Więc wydaje mi się, że teraz nabrało trochę fajnego wyglądu. Ten dom w ogóle nabrał fajnego wyglądu. Dobra, kochanie, idę tam sprzątać, bo Mariusz cały dzień dupał przy podbitce. Masz tu jedzenie, ci ugotowałem. Dziękuję. Jeszcze muszę przełożyć włącznik, ale to na spokojnie sobie zrobię. Gra muzyka. Gra muzyka, nie słychać. Można tańczyć. No.